Od premiery najnowszych przygód Człowieka-Pająka minęło już trochę czasu, więc i do sieci zaczyna trafiać wiele ciekawych informacji na temat samej produkcji. Jak to bywa w przypadku filmów MCU, wiele rzeczy nie znalazło się ostatecznie w produkcie końcowym. Ku temu może być wiele powodów: niedokończona wersja CGI, brak większego sensu, czy po prostu twórcy rozmyślili się i odrzucili całą scenę. Jednak czasem bywa tak, że odrzuca się sceny tylko po to, aby niechcący nie zdradzić zbyt wiele, albo aby zbudować jeszcze większe zaciekawienie nadchodzącymi produkcjami. Tak było w przypadku Avengers Endgame i tak jest w przypadku Spider-Man Far From Home. Wiele rzeczy, które nawet zostały pokazane w trailerze, nie znalazło się na ekranach kin. A jeszcze więcej rzeczy nie ujrzy już nawet światła dziennego na wydaniu Blu-ray czy DVD. Tak więc przyjrzyjmy się tym scenom, ponieważ w nich znaleźć można wiele ciekawych rzeczy. Jednak przed rozpoczęciem tego odcinka zapraszamy do sklepu naszego dzisiejszego sponsora, gdzie znajdziecie ponad 10 tysięcy ubrań z wzorami z takich uniwersum jak Gra o Tron, Marvel, DC Universe i wiele, wiele innych. Dodatkowo ostatnio dodali ogromną ilość wzorów ze Spider-Manem i Iron Manem, więc na 100% znajdziecie coś dla siebie. Przejdźcie do pierwszego linku w opisie, aby znaleźć sklep, plus właśnie tam znajdziecie kody promocyjne na wasze zakupy. I jeszcze raz za wasze wsparcie dziękujemy. Więc zacznijmy od trailerów. Wiele osób od razu po premierze zauważyło, że jedna z głównych scen w zapowiedziach filmu kompletnie nie znalazła się w samym filmie. Mówimy tutaj o scenie walki Spidermana jeszcze w zbroi od Ironmana z grupą przestępców. Scena ulakowana jest w restauracji i patrząc na policjantów śmiało można powiedzieć, że jest to nadal Nowy Jork. Okazuje się, że cały pierwszy akt filmu miał zawierać o wiele więcej akcji. Spiderman miał oczyścić Nowy Jork przed tym, jak pojedzie na szkolną wycieczkę po Europie. Dodatkowo jednym z jego zadań było oczyszczenie kilku miejsc, gdzie przybywały liczne gangi. Dodatkowo scena, z której Peter odbiera paszport, też nie znalazła się w produkcie końcowym. Możliwe, że twórcy zdali sobie sprawę z tego, że popełnili błąd. Na paszporcie były podane dane Petera, jednak bez uwzględnienia 5-letniej nieobecności, więc był on tam 5 lat za młody. Trzeba przyznać, że wiele rzeczy zmieniłoby obraz filmu, gdyby podczas pierwszych 40 minut dać troszeczkę akcji. W większości pierwszy akt opierał się na nastoletniej miłości, co dla wielu osób się mocno nie spodobało. W reszcie filmu, gdzie ta miłość przeplatała się z zagrożeniem i niebezpieczeństwem, było wszystko dobrze. Jednak gdy była sama miłość i to przez tak długi czas, to wiele osób było po prostu znudzonych. Później akcja ruszyła z kopyta, więc było o wiele lepiej. Nadal jednak nie wiemy, dlaczego twórcy zdecydowali się wyciąć tak wielki kawałek z filmu. W rozmowie z dziennikarzami przyznali, że wszystkie te przygody Spidermana przed wyjazdem zostaną dodane do wersji Blu-ray pod koniec tego roku. Wiele osób spekuluje, że scena mogła zdradzić fabułę trzeciego filmu ze Spider-Manem, ponieważ w pewnym momencie podczas sceny walki w restauracji widzimy osobę ubraną w rzeczy z kolorystyką Lamparta. Może to być nawiązanie do komiksowej postaci Kraven the Hunter. A co ciekawe, ostatnio reżyser Far From Home powiedział, że osobiście to właśnie Huntera wybrałby jako głównego przeciwnika w następnym filmie o Człowieku-Pająku. Jednak sceny po napisach wskazują na to, że Spider-Man nie będzie walczył z jednym przeciwnikiem w następnym filmie, a jeśli chcecie wiedzieć o tych scenach więcej, to zapraszamy do naszego filmu, gdzie bardzo szczegółowo omówiliśmy wszystko, co działo się po głównej części filmu. No dobrze, wiemy, że wiele scen zostało usuniętych z pierwszego aktu, jednak czy dalej też były takie sceny? Jak się okazuje, były i było ich bardzo dużo. Co ciekawe, wszystkie te informacje opublikował nie reżyser, nie scenarzysta, tylko osoba pracująca nad efektami specjalnymi. Śmiało można powiedzieć, że Spider-Man Far From Home ma jedne z najbardziej dopracowanych efektów CGI, i można to zawdzięczać naturze Mysterio, którego moce i hologramy narzucały gigantyczne wyzwanie każdemu, kto pracował nad tymi efektami. Dodatkowo wiele osób spekulowało, że Marvel może zepsuć samego Mysterio, jednak już teraz wiemy, że wygląda to po prostu dobrze. Tak więc co zostało wycięte z filmu i co było powiązane bezpośrednio z Mysterio? Musimy się cofnąć do pierwszej walki bezpośredniej Mysterio i Spidermana. Dokładnie mówimy o scenie, gdzie to Beck zamknął Petera w swojej iluzji i pokazywał mu wiele bardzo dziwnych scen. Osoba pracująca nad efektami specjalnymi powiedziała, że wzorowali się oni na pierwszym spotkaniu Doktora Strange'a i Starożytnej, gdzie to ona przepuściła go przez inne wymiary. Scena sama w sobie była zbudowana tak, że nawet widz mógłby się szybko pogubić. Sprawiło to, że wiele rzeczy nam umknęło, naprawdę wiele. Na przykład, w pewnym momencie Spider-Man stanął na wielkiej, zniszczonej tarczy Kapitana Ameryki, a dookoła niego stały posągi tych, którzy polegli podczas walki z Thanosem. Mówimy tutaj o Nataszy, Visionie, Kapitanie
Kapitanie i Iron Manie. Oczywiście Kapitan nie zginął, jednak prawdopodobnie świat nie wie, co się z nim stało, a w pierwszych sekundach filmu, gdzie jest puszczany filmik z pożegnaniem bohaterów, jest wymieniony Steve Rogers. Jednak wraz z tymi posągami stał jeszcze jeden i był to posąg Mysterio. Następnie ogromna pięść spadła na Spidermana, niszcząc prawie wszystkie posągi. Prawie wszystkie, ponieważ jednym stojącym pozostał właśnie Mysterio. Według informatora ta scena miała pokazać obsesję Mysterio na punkcie bycia następcą tych superbohaterów. Wszyscy polegli, więc teraz czas na niego i jego umiejętności. Co ciekawe, wiele osób nawet nie zauważyło tych posągów, ponieważ ta cała sekwencja, ta cała scena trwała 1,5 sekundy. Początkowo jednak ta scena miała wyglądać kompletnie inaczej, a cała ta walka w iluzji trwać o wiele, wiele dłużej. Wycięta została m.in. scena, gdzie to Peter spada i trafia w ogromną pajęczą sieć, gdzie atakuje go wielki pająk. Według tego informatora ta scena miała mniej więcej pokazać nam, jak Peter nabył wszystkie swoje moce, ponieważ w tej odsłonie nie wiemy dokładnie, co się stało. Mieliśmy się chwilowo cofnąć do momentu i spotkania Parkera z pająkiem, jednak ostatecznie ta scena została usunięta, ponieważ twórcy nie chcieli ponownie zahaczać o historię tego prawdziwego Parkera. Dodatkowo nie jest to nam potrzebne, aby po raz trzeci na wielkim ekranie pokazywać, co się właśnie z nim stało. W MCU jest ta scena owiana tajemnicą i może niech tak pozostanie. Dodatkowo mieliśmy podczas tej sceny zobaczyć kilka wspomnień samego Mysterio, który bardziej niż wcześniej chciał wyjawić swoje motywy. Nienawiść do Tonego Starka sprawiła, że od lat planował to wszystko i jedyne, co stoi mu na drodze, to właśnie Spider-Man. Wraz z innymi wrzutkami planowali zemstę na wszystkich, którzy stanęli po stronie Ironmana w tej wielkiej wojnie. Tak więc, dlaczego te sceny nie zostały pokazane w ostatecznym produkcie? Wiele osób uważa, że Mysterio i tak był zbyt mocno wyjaśniony w tym filmie. Scena przyjęcia przez niego od Parkera okularów Starka i tak zbyt mocno wyjawiła zamiary i motywy Becka. To tak, jakbyśmy po prostu naraz przed publicznością ujawnili, jakie mamy karty, grając w pokera. Zbyt mocna eksploatacja postaci Mysterio mogłaby go mocno osłabić, a chyba wszyscy możemy się spodziewać, że jeszcze zobaczymy go w MCU. Chodzą plotki, że zostanie on dodany do Sinister Six, którzy pojawią się nie tyle co w następnych przygodach Spidermana, a po prostu w całej czwartej fazie MCU. Jednak na potwierdzenie tego musimy jeszcze trochę poczekać, troszeczkę, ponieważ ponad tydzień. Spytacie, dlaczego ponad tydzień? Ponieważ wtedy odbędzie się Comic-Con i Marvel zapowie całą czwartą fazę MCU. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, co tam zapowiedzą, zapraszamy do zostawienia subskrypcji, ponieważ planujemy obszerną relację z tego wydarzenia. A wy uważacie, że twórcy popełnili błąd, że nie dodali tych wszystkich scen do ostatecznej wersji filmu? Czy jednak zbyt wiele to też niezbyt dobrze? Jesteśmy zawsze ciekawi waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.